Cześć, witam na kanale Zdrowie od Początku. Ja mam na imię Dorota i dzisiaj ćwiczenie vacuum. Zapraszam. Ćwiczenie vacuum to nic innego jak angażowanie mięśni poprzecznych brzucha. Są to bardzo ważne mięśnie, ponieważ w zasadzie okalają nasze trzewia. Zaczynają się od kręgosłupa takim szerokim pasmem aż do kresy białej. Więc w zasadzie one pierwsze trzymają właśnie nasz brzuch i stabilizuje odcinek również lędźwiowy. Więc jeśli macie bóle w obrębie odcinka lędźwiowego, pogłębioną lordozę lędźwiową, wystający brzuch, to właśnie to ćwiczenie, które będzie angażowało te mięśnie poprzeczne brzucha, będzie powodowało, że również nasza talia stanie się węższa. To jest ćwiczenie dość trudne, ale myślę, że dla osób, które się wkręcą w temat, to nawet takie wyzwanie miesięczne, gdzie będą wykonywały to ćwiczenie codziennie, załóżmy na czczo z rana podczas porannej toalety, będą mogły wykonywać to ćwiczenie w łazience przez kilka minut, bądź nawet po prostu dwa razy dziennie po kilka powtórzeń, ile jesteśmy w stanie wytrzymać. Mięśnie poprzeczne brzucha to również mięśnie, które pomagają nam w wydechu, więc będzie to również pomagało w ogóle w objętości naszej, w uzyskiwaniu dobrej objętości oddechowej, w ogóle w oddechu. I też błędem, jeśli chcecie mieć właśnie płaski brzuch, błędem jest ćwiczenie brzuszków klasycznych, które po prostu angażują mięśnie proste brzucha bądź skośne. Natomiast to, co trzyma nam trzewia, to właśnie jest poprzeczne brzucha. I można to robić na różne sposoby, ale dzisiaj właśnie opowiem o tym ćwiczeniu vacuum. To ćwiczenie można wykonywać na dwa sposoby. Jeśli jesteście początkujący, to można to wykonywać właśnie synchronizując wdech-wydech. Natomiast później, jeśli będziecie bardziej zaangażowani w temacie, to można to wykonywać po prostu na wydechu, trzymając dość długo i później nie puszczając napięcia pełnego właśnie mięśni poprzecznych brzucha, bierzemy wdechy, które są nam konieczne do tego, żeby przedłużyć to ćwiczenie. Ćwiczenie vacuum polega na wciągnięciu brzucha na wydechu. Czyli to nie jest takie zwykłe wciągnięcie brzucha. W ogóle nie polecam chodzenia na wciągniętym brzuchu, bo to też zaburza właśnie nasz oddech. Nawet teraz widać, że po prostu wszystko zatrzymuje się w klatce piersiowej. A jednak powinniśmy oddychać torem brzusznym. Dobra, czyli nie wciągnięcie brzucha takie normalne, tylko tak, robimy kilka głębokich wdechów. Wydech i teraz wciągamy brzuch. I możemy to zsynchronizować z oddechem, czyli kilka powtórzeń po kilka sekund, tak jak będę w stanie wytrzymać, albo trzymać to odpowiednio jak najdłużej. I teraz pokażę właśnie, jak to zrobić kilka powtórzeń. Pozycja stojąca jest może najtrudniejsza, ale mi jakoś najłatwiej to wykonywać. Można też właśnie zrobić to z oparciem, bądź właśnie w pozycji czworaczej. Podpieramy się, robimy głęboki wdech, wydech i wciągamy brzuch. Starajcie się podczas tego ćwiczenia nie wyginać odcinka lędźwiowego, ponieważ przy ćwiczeniach później, jak będziecie ćwiczyć siłowo, bądź po prostu nawet w chodzeniu, to ten mięsień poprzeczny brzucha ma samodzielnie pracować. Nie ma być to skorelowane właśnie z pracą w odcinku lędźwiowym. I teraz zrobimy w pozycji właśnie stojącej, bo można to robić też w pozycji leżącej, siedzącej. Spróbujcie. Mi jest najlepiej właśnie na stojąco, z podparciem tutaj rękami.
I zaczynamy. Głęboki wdech, wydech. Dobra. I możecie to powtórzyć. Myślę, że żeby to miało jakieś efekty, to nawet 15-20 powtórzeń jednorazowo, bądź właśnie utrzymać, wydłużając czas utrzymania tego napięcia. No niektórzy trzymają minutę, ale to też trzeba po prostu wziąć ten oddech. No chyba, że ćwiczycie Wima Hofa, to może się uda to jakoś połączyć, jego techniki oddechowe. Czyli albo robimy to powtórzeniami, albo właśnie staramy się, żeby wytrzymać jak najdłużej. Weź głęboki wdech, wydech i wciągnij brzuch. Ja tego nie ćwiczę regularnie, choć myślę, że powinnam, bo właśnie mam pogłębioną lordozę lędźwiową i często ten brzuch jest wystający. Jestem teraz na czczo, więc on jest dość płaski. Natomiast wiadomo, jak już jestem po posiłkach i jeszcze zależy jakich, no to wygląda on różnie. Ale myślę, że ta technika, no wielu ludzi zmniejszyło sobie talię o kilka centymetrów, więc warto wypróbować, szczególnie jeśli właśnie macie pogłębioną lordozę i ten mięsień poprzeczny brzucha jest osłabiony, więc siłą rzeczy nasze narządy wypychane są na zewnątrz, więc nie trzeba być, mieć nadwagi lub otyłości, żeby mieć duży brzuch. Można mieć po prostu pogłębioną lordozę lędźwiową plus jeszcze przodopochylenie miednicy i ten brzuch nam wystaje. Skomentujcie, dajcie łapki w górę, dajcie znać, czy ćwiczyliście to, czy znaliście, czy macie kłopot z wykonaniem tego, żeby jednak mocno wciągnąć brzuch, bo to jest takie, może taka wskazówka, jak ja się tego nauczyłam, jak ja to czuję, to kiedy biorę właśnie wydech, kiedy robię wydech, to na tym maksymalnym wydechu próbuję jakby jeszcze wciągnąć do siebie już na końcu brzuch. Jest dość specyficzne ćwiczenie, będziecie czuć takie palenie właśnie mięśni. Zapraszam do subskrybowania kanału. Życzę wszystkiego dobrego. Cześć!